what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Więc witam was. Dnia następnego. Mamy już dzisiaj piątek, 28 stycznia. Siedzimy już tutaj przed ostrzałką do łańcuchów. Łańcuch wczoraj jeszcze przed pójściem do domu zmieniłem. I mamy tu łańcuch, który jest tępy. I teraz jak zajmujemy się takim łańcuchem? W pierwszej kolejności ten łańcuch powinien być obczyszczony, a następnie zanim przystąpimy do ostrzenia, wyregulować ostrzałkę oraz sprawdzić, musimy, który ząbek jest najbardziej zużyty. I wpierw zacznę od ostrzałki. Nie pamiętam, jak tutaj się, jak się nazywały te regulacje, które tutaj posiadam, aczkolwiek na obecną chwilę kąt, że tak powiem, kąt, pod którym wgłębia się ta ostrzałka, wynosi obecnie 65 stopni, a kąt, pod jakim ostrzę łańcuchy, pierwszy wariant jest to łańcuch na drzewo żywe, mokre, to ostrze pod kątem 35 stopni obydwie strony, drzewo suche 30 stopni, a na deski zastosowałem kąt 10 stopni, aczkolwiek jeszcze nie miałem do czynienia właśnie z cięciem desek, ale z tego co wiem z poradników z innych kanałów, rzekomo będzie lepiej, kiedy ustawię na deski 10 stopni kąt ostrzenia łańcucha. Więc teraz powiem wam, pokażę, jaki tu mam model tejże ostrzałki. Mamy tutaj Wander Vol 703, rok produkcji 2019, lipiec. Polska ostrzałka, jak widać, przyjechała do mnie z Rzeszowa. I tutaj jest też kąt ustalony. Jest tutaj też ta regulacja. Więc teraz musimy sprawdzić przy dobrym świetle, myślę, że będzie lepsze tutaj, który ząbek jest najbardziej zużyty. Więc ja przystępuję do szukania i później widzimy się przy ostrzałce. Aczkolwiek, póki tu stoję, moim sposobem na wybranie ząbka, który jest najbardziej zużyty, polega na wzięciu palcem tego, który używam za najbardziej ścięty i następnie później porównuję sobie inne, które widzę, że też są bardziej zużyte. I na tej podstawie wiem, który ząbek miał, że tak powiem, najcięższe życie. Tutaj też mamy takie złote łączenie tych ogniw, to też pomaga przy ostrzeniu. Tutaj mamy lewą stronę najbardziej ściętą, więc sobie przycupnę. O, kamerę uderzę, muszę głowę wsiąść dalej, żebyście dobrze widzieli. Sobie przycupnę i ustawiam sobie teraz lewą stronę na 35 stopni. O. I teraz ustalę głębokość nowego wcięcia ostrzałki. Oczywiście dla prawej i lewej strony ustalamy indywidualnie, ponieważ z lewej strony trzeba będzie wziąć więcej albo mniej. A to wszystko wychodzi, no, w moim przypadku na oko. Aczkolwiek tej regulacji nigdy nie uda się nam tak ustawić, żeby lewą i prawą stronę udało się ostrzyć bez ponownego regulacji tutaj. Bynajmniej użytkownik, który też ma ostrzałkę, będzie wiedział, co mam na myśli. Ale żeby przetłumaczyć osobie, która nie ma ostrzałki, chodzi o to, że kiedy teraz ostrzę, pomyliłem się, teraz ostrzę prawą stronę. Kiedy ostrzę prawą stronę, regulacja tutaj głębokości ostrzenia się tej tarczy będzie musiała wziąć więcej tutaj tej regulacji, na przykład. A gdybym ostrzył, tutaj ostrzę prawą, to tutaj gdybym ostrzył lewą stronę, to bym musiał wziąć
mniej tej regulacji. Więc to wszystko jest robione na początku na oko. Ta ostrzałka jest uniwersalna, jest ona do każdego rzekomo typu łańcucha, aczkolwiek mam inny, jaki to jest łańcuch, wyświetli się Wam właśnie teraz, aczkolwiek mam inny, który ma grubszy tutaj ten ząbek, który chodzi po prowadnicy, wewnątrz prowadnicy, no i nie ukrywam, trochę ciężej on wchodzi w to imadło, które tutaj mamy. Oczywiście tą tarczę trzeba z czasem ścierać, mam tu odpowiedni kamień do tego, żeby było równo naostrzone. Czasem sobie zaznaczam markerem ząbek najbardziej zużyty, ale zanim przystąpimy do ostrzenia, musimy wpierw ściąć ograniczniki. No ja wrócę do pozycji początkowej i pokażę Wam. Tutaj mam takie narzędzie, trochę ciężko chodzi. O, dobra, rozłożyłem. I mam tutaj dwa podpisy. Hardwood, czyli na drzewo twardsze, oraz na softwood, czyli na drzewo miękkie. Ja zawsze sobie to ustawiam na drzewo twarde i myślę, że to jest najlepszy sposób. No a jak widzimy, w tym przypadku ogranicznik jest nawet za bardzo ścięty, ale to nie zaszkodzi. A zobaczmy, jak tutaj jest. I jak widzimy, też jest bardzo ścięty, mógłby być nawet mniej, ale to nie szkodzi. Więc w kwestii ścinania ograniczników ja tu już nic nie ruszam, więc mogę sobie te narzędzia odłożyć i teraz przystąpię do regulacji głębokości wcięcia się tarczy oraz do regulacji, że tak powiem, długości ścięcia ząbka tnącego. Oczywiście przy takich czynnościach wszystko robimy na spokojnie. Dodam wpierw wadę tejże ostrzałki. I wada jest taka, że kiedy ostrzę, jak widać tutaj, prawą stronę, musiałem ten element, który pilnuje ograniczenia ząbka łańcucha, musiałem bardziej go oddalić od tego elementu, dlatego że podczas ostrzenia zdarzyło mi się, że ocierało właśnie tutaj o ten ogranicznik. Więcej wad nie zauważyłem podczas korzystania z tej ostrzałki. Oczywiście to jest ostrzałka już średniej klasy, mi się wydaje. Więc ja przystępuję do ostrzenia, a gdyby jeszcze coś mi się nasunęło, to Wam o tym powiem. Jeżeli chodzi o kwestię wcięcia się tarczy w ten ząbek tnący, musimy pilnować. Ja staram się zawsze pilnować, żeby tarcza nie dotknęła tutaj tych łączeń, ogniw, tylko żeby idealnie ścinała sam ząbek. Więc teraz przystępuję do ostrzenia. Jeżeli chodzi o wcięcia, w jaki sposób je robimy, jest dwa główne sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że powoli, delikatnie wykonujemy ostrzenie, a drugi to, że szybko i mocno, czyli przykładamy i wracamy, przykładamy i wracamy. Oczywiście, jeżeli będę musiał jednak jeszcze bardziej naciąć, to nic się nie dzieje. Ten element się poprawi. Jeżeli chodzi o regulację tutaj kąta ostrzenia, pamiętajmy, że ten kąt nie może być za duży, bo ten łańcuch wtedy będzie brał dużo więcej, a co za tym idzie, będzie nam piła przygasać podczas cięcia ciężkiego drzewa. Dlatego kąt wcięcia się tarczy ostrzącej wybierajmy do własnych potrzeb, tak naprawdę. Myślę, że jak mamy
bardziej miękkie drzewo, to musimy, to możemy dać większy kąt. I tym oto sposobem mamy kolejny łańcuch gotowy do pracy. Teraz jeszcze to nie jest koniec odcinka, ponieważ chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz o pile. Otóż jak wiadomo, w silniku dwusuwowym takiej piły mechanicznej stosujemy benzynę wraz z mieszanką z olejem do silników dwusuwowych. I jak to jest, jak stosować się do proporcji? Otóż jeśli zakupujemy olej do silników dwusuwowych, polecam kupować taki w sklepach chociażby ogrodniczych, bądź w sklepach dealerów właśnie produktów leśniczych. A dlaczego? Dlatego, że sklepy ogrodnicze, bądź właśnie firm sprzedających materiały i produkty do pracy w leśnictwie posiadają olej, który lepiej zachowuje się przy wysokich obrotach tego silnika, ponieważ w takiej pile obroty silnika dochodzą nawet do 13 tysięcy. A dlaczego takiego oleju nie kupować chociażby na stacjach benzynowych? Pierwszą kwestią jest to, że jest dużo droższy. A drugą kwestią jest to, że ten olej już jest przystosowany do silników, które posiadają mniejszą ilość obrotów, ponieważ chociażby w takim skuterze to tam obroty dochodzą do 8000. Więc wtedy, kiedy mamy potrzebę kupić taki olej na stacji paliwowej, lepiej jest wlać dawkę większą niż zalecana, aby mieć pewność, że piła się nie zatrze. Pamiętajmy również, że kiedy wlewamy taki olej, lepiej jest stosować się do wytycznych. W kwestii chociażby kupowania tego oleju w sklepach ogrodniczych bądź tych sklepów sprzedających sprzęt leśniczy i akcesoria. No już wiele nazw wymyśliłem, ale to mniejsza. Pamiętajmy właśnie, żeby tego oleju nie wlewać zbyt dużo, ponieważ to powoduje gromadzenie się nagaru na tłoku, który później nie jest i tak w pełni wyciągany, że tak powiem, z piły, i tak samo jest z niedoborem oleju, ponieważ piła się po prostu wtedy dociera, bo nie ma tłok odpowiedniego smarowania. Więc jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to jest tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was do moich kolejnych materiałów. Oczywiście ciągle o Was pamiętam i jak dostanę weny, chociażby jak wczoraj i dziś, będę tworzył dla Was te odcinki. Polecam Wam również moje odcinki udostępniać, ponieważ to pozwala dotrzeć do większej grupy odbiorców. Co za tym idzie, moja wiedza, jaką obecnie posiadam, będzie się rozprzestrzeniała, będzie się rozprzestrzeniała do większych środowisk, a tym samym zapobiegniemy jakiemuś nieszczęściu bądź właśnie uszkodzeniu piły mechanicznej. Chciałbym również na końcu tego odcinka wspomnieć, że ja nie jestem profesjonalnym użytkownikiem, więc pamiętajcie, aby do pracy z tego typu narzędziami odpowiednio się przygotowywać. A ja Was w swoim odcinku żegnam i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Oczywiście zapraszam też na TikToka, którego posiadam.